Ktoś ostatnio nawet zapytał, kiedy kolejny odcinek przeglądu lig ujowych. No to proszę bardzo. Przypomnę, że przegląd lig ujowych to magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. Na początek przegląd tego, co ostatnio działo się na krajowych boiskach. Zaczynamy od wielkiego meczu, który odbył się w Grodzisku Mazowieckim. No niestety nie dotarłem do żadnych fragmentów tego spotkania. To był mecz charytatywny. Gwiazdy Disco Polo kontra gwiazdy seriali kryminalnych. Liderem zespołu Disco Polo był Norbi. Proszę bardzo, jest to artysta z tego nurtu. A kto był największą gwiazdą wśród aktorów kryminalnych? Oczywiście Tomasz Zubilewicz. Wynik spotkania? No, szybko zgadujcie. 6-3 dla Disco Polowców. A teraz przechodzimy do kolejnego meczycha. Zajrzałem na oficjalny profil na YouTubie, na oficjalny profil Warmii Grajewo. To jest Liga Czwarta. Jako że zespół nazywa się Warmia, to chyba oczywiste, że gra w czwartej lidze podlaskiej. I trafiłem na skrót meczu Warmii z Biebrzą Goniąc. Już za chwilę czwartoligowe spotkanie Warmia Grajewo, Biebrza Goniąc. Ale to było kapitalne spotkanie, no czego tam w tym meczu nie było? Dwie sytuacje były zajebiste. No i teraz nie wiem, które to były te dwie sytuacje, może ta. To już nic nie będzie, panowie. Kurwa, super. No i mam jeszcze jedną propozycję. Ale zjebawszy. No nie wiem, czy akurat o tę akcję chodziło. No dobra, na pewno chodziło o tę bramkę. Pięknie. To była bramka dla gospodarzy, dla Warmii, a teraz zobaczmy, jakiego gola zdobyła drużyna Biebrzy. Biebrzy Goniąc. No i tak oglądając tę bramkę, jaki komentarz ciśnie się Państwu na usta? No generalnie chyba taki sam jak każdemu. Wydaje mi się, że jeden z kibiców na stadionie opisał to wzorowo. Wyłożył kurwa paletę kurwa w Biedronce do kurwa. Taki mecz, takie komentarze, aż nie chciało się, no pojedziemy klasyką, wychodzić z kina. Idziesz czy nie? W chuj! No i długo tam trwały chyba te dyskusje, czy wychodzić czy nie. Pierwszy i ostatni raz proszę. Ja tylko na razie kulturalnie. A wszystko przeciągnęło się dlatego, że za tydzień Warmia gra spotkanie wyjazdowe. No i się panu na wspominki wyjazdowe zeszło. Tak ja jeździłem, piekiem, rozpierdalałem to. No i tutaj druga strona tak poddała wątpliwość to rzekome rozpierdalanie. Rozpierdalałeś chyba, się naucz, czego rozpierdalasz, a potem się naucz, rozpierdalasz. To by było na tyle, jeśli chodzi o mecz Warmii na Podlasiu. I w tym momencie kończy się mecz. Teraz przenosimy się w sumie niedaleko, na Mazury, do Ostródy. Tam spotkanie miejscowego Sokoła i Sokół. Co tam się wydarzyło? Strzelił gola w 7 sekundzie. To zobaczmy całą tę akcję. Tak, 7 sekund wystarczyło, by Sokół Ostróda objął prowadzenie w spotkaniu chyba z Huraganem Morąg. Trenerem Sokoła Ostróda jest... Panie i panowie, pan trener Jarosław Kotas. Ja nie tak dawno przeprowadziłem poważne rozmowy z Kotasem. One emitowane są na kanale Forbetu. Tak, to są bardzo poważne rozmowy. No teraz całkowicie zmienimy temat. Seks i piłka nożna. Seks przed meczem. Jest paru chłopaków, którzy wolą... piłkarzy, którzy wolą chłopaków, aniżeli dziewczyny. Więc jak ktoś nie wiedział, to zapraszam. Futbol. Lówka. A, jeszcze miałem o tym Forbecie powiedzieć, że jak ktoś podeśle mi jakąś wiadomość, przyśle tak zwany donos i zostanie on wykorzystany w tym magazynie, no to ja go nagrodzę bonusem 50 zł bonus do gry w Forbecie. Tak to będzie wyglądało i teraz pora na donos pierwszy. Osoba, która go nadesłała, pragnęła zostać anonimowa, ale podesłała niezły filmik. Oto sytuacja z meczu Siarka 2 Tarnobrzeg kontra Unia Nowa Sarzyna. W roli głównej goalkeeper. Co tam się wydarzyło? Nic.
Podniósł ręce, piłka trafiła go w ręce i wpadła do siatki. Pewnie się Państwu wydaje, że ta bramka nie została uznana. No dupa, no została uznana, oczywiście. Bramka jak najbardziej prawidłowa, popatrzmy jeszcze raz. No ciekawa ta brama była z Podkarpacia, teraz będzie ciekawa bramka z Wrocławia. No Liga Trampkarzy, no zazwyczaj nie oglądam Lig Trampkarzy, ale trafiłem na jedno nagranie z niedawnych derbów Wrocławia właśnie w tej lidze, w akcji obrońca parasola Wrocław. No i trzeba przyznać, że perspektywiczny dość jest ten trampkarz. Uderzenie prima sort. No dobra, kończymy wątek Polski, teraz przenosimy się za granicę i hurtowo polecimy z kilkoma zaległymi filmikami. Jak już jesteśmy przy samobójach, no to teraz coś, co samobójem nie jest. To był fragment spotkania Puerto Rico kontra Granada i to był gol dla Granady. Całkiem niezłe, co my tam jeszcze mamy zaległego? A oczywiście, no coś musi się pojawić w tym odcinku z magicznej wyspy Guam. A taka bramka niech poleci. Piękny strzał z dystansu. Co robi bramkarz? No, nie zdążył zareagować, bo akurat siedział. No zdarza się. Jeszcze jedno trafienie z wyspy Guam. Teraz to będzie Liga Kobieca. To była błyskawiczna wizyta na wyspie Guam. Już ją opuszczamy, ale pozostajemy przy piłce kobiecej. Teraz przepiękne trafienie z jakiejś ligi amerykańskiej. A z Ameryki wędrujemy do Azji. No tam już kilka tygodni temu odbyło się spotkanie Nepalu, też piłka kobieca, Nepalu z Indiami i Nepal po raz pierwszy w historii wygrał, jakakolwiek reprezentacja Nepalu po raz pierwszy w historii wygrała z reprezentacją Indii, a ten wielki historyczny sukces Nepal zawdzięcza takiej bramce. No jak widać, bramkarka Indii nie miała żadnych szans. Anju couldn't quite stop her. Here comes the cross and here goes the howler from Aditi Chauhan. No i zbliżamy się do końca, a na koniec wracamy do futbolu męskiego i sporna sytuacja z Ligi Tajlandzkiej. Kontrowersje, czy był faul, czy nie? No to poproszę w komentarzach o wasze opinie, czy dopatrzyliście się tam faulu, czy nie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że kolejne niebawem, ponieważ no, tematów nie powinno zabraknąć. Ruszają najlepsze rozgrywki na świecie, czyli Polska Klasa B. Z tej okazji też na stronach Forbetu pojawiła się zakładka B-klasówka. Jest to piłkarski sprawdzian dla dorosłych. Ja tam umieszczam poważne pytania odnośnie polskiej klasy B. Tam są pytania typu, czy LZS Sząstawa zdobędzie gola w meczu wyjazdowym, czy Coco Jumbo wygra chociaż jedną połowę w wielkich derbach Warszawy z Interem. Tego typu poważne kwestie. A dla tych, co nie mają pojęcia, jak odpowiedzieć, to przygotowałem drobną ściągę na tą B-klasówkę i jest ona dostępna wraz ze wszystkimi moimi analizami poważnymi i typami pod linkiem, który pojawi się w komentarzu pod tym filmikiem. Tyle ględzenia. Jak ktoś tego wysłuchał, to dziękuję. Adios.